Hej, witaj, tu Shinji. Co wersji? I ten folder jest naprawdę nieprzyjemny dla oka, ale co poradzisz. Pamiętasz jak mówiłem o plesie? No, ale i tak nie chciałem nosić tych aszusów. Wykasuj Undershita. Nie! Jesteś samobójcą, powiadasz? Wolę być bezpieczny. Spróbuj teraz coś innego, upchnąć jak jest. Nie mam czego. I mi jak mówiłem z odpowiednią... Cześć, czy ja też powiedziałem, że nie mam czego? Właśnie... Custom 1, no, widzisz. Żeby nie było, niebieskie części mogą być wykonywane bez błędów, tylko w stylu custom, więc... Na to myślę na uwadze. Jej, jestem taki szybki. Wiii. IKR? Te wszystkie rano enkantery też się cieszą. Wiem. Ja również je doceniam. Na szczęście to tylko spajki w dodatku. W dodatku z tego, co są na takim terenie, że nie jest źle. Patrz! Czy ona miała 140? Ej, ona miała 140 czy... setkę? Bo chyba coś mi ominęło. Które? No w sensie te spajki. Spajki, well. O wow! Mam do mana z tej chipa. Wiesz co jest najlepsze? Że ja tu mogę stać. Dobrze. Właśnie to wygląda po prostu. Dobra. Ograniczę mi to pole do manewru. Doskonale. A to wgin. Bej trochę, masz na myśli kompletnie. Easy. O Boże. Ach, coś ubiegnie z tymi danymi. Z tą datą. Z tą datą. Doskonale. Spike mamo. O! O boy, maul. Teraz chcę pokolować. Bo nie się uda. A to też później wyjdzie. Bumen się przydaje. Na te wirusy na pewno. Ogólnie się przydaje, nie tylko na ten. Dobra, tu jest powrót, więc nie chcę. Ogólnie również. Tu nic nie ma. O, na te wirusy na pewno. Jest BMDK, BMDK, Hadeski. O! Ciekawe co mi da. No. Before otworzy wrotę do prawdziwego Hadesu. Boże święty, to jest absolutnie beznadziejne chipy. Żeby to jeszcze nie była aż taka złupka straszna. Nie lubi przez zupy. To był counter hit, come on. Możesz coś cicho? Brzmi to inaczej. Przynajmniej bakfagi są moje. Bakfagy. Bakfag. A min, żeby skończyć na 100% to ci się przydadzą na pewno. Nigdy nie przeczyłem. Och, Wiktor, o, tam jest fałka. Mhm. Mogę, spajki, mogę. O boj. Razy dwa. Jasne, na szczęście jest w stanie tepić tym olem normalnie. Chociaż to dobrze. A jest. Już się nie ruszy. Mogę zaczekać na kantekita, ale... Może byś już został trafiony w efekcie. I know that. Nigdy nie wiadomo. Co, kto jest po drugiej stronie? O, GMDek. Spajki. Boomer. Kolej. Miałem cicho nadzieję, że może się uda. No, przynajmniej teraz masz tylko jednego na głowie. To mnie nie trafiło.
Jak już mówiłem, ten fall day jest straszny. Nie lubię ogólnie tych chcików bombowych. Tak za... Za wolne. O, bębek. Jojo. Jojo, ryć. Ale lepiej co odwrotnie. Ej. Bomby takie potężne, bo... Nie wiem, właśnie. I to jest irytujące. A tu przynajmniej nic mi nie zabił! Wiesz co, nie mają HP, żeby cokolwiek nie robić. Też sobie zdałem sprawę. Ojej, jeden G. Może i bym rzucił do folderu, ale chyba... Jestem zmuszony do używania innego. O boj. Czyli tak, tu nic nie ma. Ciekawe jacy generic nawigatorzy nie zdobędą danych. Alright. Najpierw się zajmę tym pomocą ustawicą. Counter hit! Bo taki był plan, tylko dlatego czekałem. Stało się to, co mówiłem poprzednio, że zostajesz trafiony. A, potrzebuję klucza, czyli ciekawy. O kurcze. Jak to się mogło stać? To był bębek chyba. Jest bębek, to go sobie wezmę. Black Bomb 1. Black Bomby są całkiem zapomniczkami. A, to je podpalasz, żeby wybuchły. Aha. Więc masz styl idealny do tego, żeby je podpalić. Tylko nie masz jak ich wrzucić. No do obecnego folda na pewno nie. A, racja. Najmądrzejsze wirusy mojego tycia. Właśnie powiem polega na tym, że one są irytujące. Połączenie czegoś, co trafia cały rząd i czegoś, co trafia całą kolumnę, nie jest przyjemne. Crossfire! A mi to wciąż nie porównaje do Life Worlda. Wszyscy stop, proszę blokować! Wszystkie cztery zwyczdane zostały otrzymane. A teraz czas na wyniki. Wyganymi są... Ci uczestnicy. A. Au. A. Au. Myślałem, że mi się uda! Oh boy. Chyba żartujesz, to się dzieje z przeganymi? Dokładnie, przegani zostaną wyeliminowani. Tylko silni mogą przeżyć. Niech sławi spadną do swojej zagłady. No to i dobrze, że wsuwali tej wejść bez odpowiednich umiejętności. Wejdzie o 13-latych. Alright. Wygani, spójrzcie tutaj. Doskonale. Przejście dalej. Przejście przed most, wygani. Przegani są wyeliminowani. Chodźmy, Megamanie. Musimy wygrać. Aha. Przegani zostały odrzuceni do doliny pod nimi. Ci, którzy przeszli przez pierwszą rundę pod niesamowitą, ogromną wręcz presją, zmierzają w stronę nowego koszmaru. Niewiele jeszcze wiedzą, jak okropne wydarzenia ich czekają. Mi w publicy się to podoba, I guess. No, to na pewno. A co, nie oglądałeś Wielkiego Brata nigdy? Lemmy Hikari, proszę mnie. Te drzwi prowadzą dalej w głębie Hadesu. Wybierz bramkę. I know, right? Za każdymi drzwiami leży niewyobrażalny koszmar. I wygrany z bloku C. Każdy z was niech wybiera drzwi swojego przeznaczenia. Wybierzcie między sobą, kto wybierze które drzwi.
Oczywiście mogę zdecydować za was. Jasne, biorę pierwszy. Wszyscy prowadzą do jakiegoś koszmaru, prawda? Więc zbieram pierwszy. Ja pójdę ostatni. Przysłowie mówi. Jak to przetłumaczyć na polskie? Kto zbiera ostatni, ten piękny i gładki. Nie mam pojęcia, czy co, jakieś dobre rzeczy w Hadesie. Okej, to ja idę. A mi to obojętne. Proszę, i spieszę. Net Butler Kill. Zostańcie z nami na epicką potyczkę, czekając na Lena. Te głupie black screeny. O, tu jest strasznie gorąco. Musimy walczyć tutaj. A przegrany zostanie zrzucony do lawy. O! Len. To nazwane jest płonącym infernem. Disco Inferno. Proszę, idź więc. Twój przeciwnik czeka. Hej, dzieciaku, jesteś moim przeciwnikiem? To dosyć intensywnie. No dalej, chodź. No dawaj, dawaj. Mama, komaket. Runda druga to bitwa w infernie. Jesteście gotowi? Zacznijcie walkę na mój znak. Gotów, Mega Manie? Jasne. Ja też nie chcę przegrać. Niczemu mówię za ciebie, nie mam pojęcia. A, no tak. I'm here in Grand Prix. Nieważne. Oh boy. Metal Man Alpha. I zlomiany inna muzyka. A, teraz jest ta muzyka Battle Pressure, to się nazywa, czy? Nie pamiętam. Czy po prostu ani jeden Grand Prix chyba? Battle Pressure chyba był w ciebie. Ani jeden? Fuck. Doskonale. Doskonale. Mega Man. Doskonale. Mamy doskonałe rzeczy dzisiaj dla mnie. Tak, Battle Pressure był w szwórce. Gdybym wiedział, że będę walczył z Metamenem, to na pewno bym miał szósy. Great Butler to się nazywa. To. Najgorsze jest to, że on jeszcze sam ma plus szósy, więc jego Inferno z nie obchodzi. A i przynajmniej masz tyle dobrze, że możesz chodzić po tych panelach chlapowych. Aha. Jakbym nie mógł, to mi to coś strzeliło. Są rzeczy, do których hitcastom się przydaje. Wyjątek od reguły. Chcesz boomery, to masz boomery. Nawet dwa, to będą chyba. Mhm. A, już tak nie możesz chodzić po tym panelu, który był nowy. Zdążyłem. Zaui, that was close. Tak. The best. Ale się wylecz, nasz ekipadek. Oink. Potęga. Potęga. Power. Coco Cross Examination. Alright. Się wyrobiłem. Teraz nie panuj, po których mogę! Chodzić? Nie przesadzę. Au. A przynajmniej... Przynajmniej co? Przynajmniej go wtedy trafiłeś. Teraz go trafiasz i mother. No i nawet hejsi tu nie zostaje. Udało się, Mega Man! Yeah. Mamy jeszcze dużo przed sobą, ale w takim dobie możemy wygrać. Yeah! Wy możecie to zrobić. W końcu pokonaliście mnie. Powodzenia w następnej bitwie. A zwycięzcą jest Len! A winner is you. Tomako! Gratulacje, Len. Czterech ludzi, którzy... Pozostaje z bloków A i B, czekają za tymi drzwiami. Czterech ludzi, którzy czekają... Pozostaje z bloków A i B. Ciekawe, czy Czodowi się udało? Czod by tego nie zrobił. Czod by się nie dostał do czołowej ósemki. A, racja. Ej, ci ludzie, którzy pozostali, muszą być całkiem nieźli. Pokaż mi, co mamy. W takim razie Gutsman musiał odpaść już w pierwszej rundzie. Ej, wytłumacz teraz, jak następna walka będzie działać.
Będziesz walczył z nowym folderem. Różne typy folderów są ukryte po całej wyspie Hadesu. Poszukaj ich i weklipuj. Ten folder na chwilę ci najbardziej zależy. Serio? Ciekawe, jakie chipy mogą być w tym folderze. Okej, znajdźmy jakiś super silny folder. Jednakże, masz limit czasu 3 minut. Musisz szukać ukrytych folderów i weklipować jeden z nich w tym czasie. Folder, który masz weklipowany, kiedy czas się skończy, będzie tym, którego będziesz używał w następnej walce. 3 minuty, czy to nie za krótko? Poprowadzę cię na następny... Boże. Jezu. Następną scenę za 3 minuty. Okej, zacznijmy więc. Gotów? Biegnij! Jaki masz folder? Okej, co ty tam masz? To jest fajne dziś. Amiibo. Pa, nie! No być bardzo ciekawy folder. Boże, on nie miał żadnego. Doskonale. A ty coś masz? A nie, ten folder B. To jest ten folder B, kanony. ABC, Airshot, Valve. Wow, to w tych gwiazdkowych. No. Ten wygląda względnie ok. Zobaczę jeszcze jakie inne są. Jeszcze do niego wrócę. Ten wstępnie wydaje się najlepszy. Dobra. Jezu Chryste. Okej, ona też nie miała N1 folder D. Czyli pewnie wszyscy, którzy będą mówili o swoim N1 folderze, to będą mieli się konkretny folder. Oczywiście. Same swordy bez... To, ale miał Flashmana i Bubblemana. Tam jest jakiś dzieciak. I tu jest coś jeszcze. A ten folder chyba już raz go widziałem. Nie chcę. Fuck. Run. Co masz w tym? Boże! Dania! Zobos. Jasu. Kurwa. O! Jeszcze raz. Czy naprawdę tego chcesz? Stolitów. Zobos. Jasu. Aquagaz. Breaking chip. Cannonball. Jasne. Nie! Jezu! Co tu jest? High kanony, Sonic Wave, Adapting, Transfer Tunnel. Life Sword! Val Sword! Chyba wiem, z czym zostanę. Ta reakcja była jednoznaczna dosyć. To byłbym głupcem oddając ten folder. Jeżeli uda ci się... Jeszcze czy on ma plizma. Nie ma plizma, aż tak OP nie jest. Jakby ci się udało sklecić z tego Life Sworda, wtedy byłoby dobrze. Już niekoniecznie musisz. Mogę wyjść, tylko w ich sam otworzyłem. I muszę jeszcze czekać. Tak się ma zmienić się w czasie, wydobię teraz narzekam, że za dużo czasu. Logic. Okej, nadszedł czas. Teraz za tydzień wasze folderki macie wyekipowane. Doskonale. A teraz przejdź przez te drzwi do ostatnią scenę Hadesu. Wyspy Hadesu. Nazwijmy ją Wiecznym Hadesem. To prawie jak wieczne. Wysukują mi. Weź się, ostatnia walka na wyspie Hadesu.
A coś, Kaguya przyniosła ich do miejsca Szczęsława. Jestem cały napalony, to prawie jak ludzie w Naruto przy spotkaniu z lawą. God damn it, Vegeta! Musiałem. God fucking damn it! A za drzwiami? Teraz odbędą się ćwierć finały. O mój Boże, człowiek ryba! Widzę też jaj. Co? Jak? Mieli być sami dobrzy przekupiła! Mieli być sami dobrzy wojownicy, come on! A człowiek ostatnia ryba, naprawdę? Ostatnia straciła walka wyznaczyła najlepszą ósemkę. O, patrz! Nie! Ale nie pierwszej! Ten z bloku to przeciwko Dexowi z bloku A. Mieli być silni, co tu robią Dex, jaj? Gościu z szachami? Jeżeli to są naprawdę najsilniejsi wojownicy na planecie, to ja odpadam. Len, nie wiesz, że jesteśmy ze sobą złączeni. Nie chcę ci coś humoru, ale muszę to wygrać. Czy co, kibicuje mi przed TV? Nie, to ja muszę wygrać. To ja idę do Because I have friends! Na scenie drugiej. Jej, z bloku B, przeciwko Q z bloku D. Moja wybuchowa technika cię rozwali na kawałki. Dzieciak? Co ty z dzieciakiem? Zapamiętaj to sobie lepiej. Nie zamierzam być litościwa, kiedy przyjdziesz płakać o litość. Aha. Będziesz musiał bić czołobitne pokłony. Na scenie trzeciej. To z bloku D, przeciwko masie z bloku A. A potem rzeźba! Człowiek masa! Potem człowiek rzeźba. Twoje szczęście się skończyło, skoro zetknęłaś się ze mną. I mean ten sprite, zobaczcie na ten sprite. Człowiek ryba. Gdzie są moje skrzela? I mean to jest człowiek wysunięta żuchwa za maksa. To jest... Przestań gadać takie ścierwo. Walczyłem zanim jeszcze się urodziłeś i nie przegram z takim ciszakiem jak ty. To jest jakby on... O, spójrz, ciekawe kto. Nieważne. Na scenie czwartej. Generic Ned Butler... Nie, to jest Raul. To nie co jest z bloku Blues versus Raul z bloku C? Raul nie jest randomowy. Wiesz, to nic osobistego, ale muszę ci pokonać. Raul był z Coldman, right? Nie, od... Wiem. Od Thundermana. Od Thundermana, no. Dlatego mówię, że nie był randomem. Anyway. Czy ktoś tu jest randomowy? Nie. Jaj. A randomowy, w sensie... Dex! W sumie. Wygram ten mecz, aby obronić dumę mojego klanu. Doskonale. A teraz mam w zasadzie ćwierć finału. Ćwierć finału to... zwyczajna net potyczka. Czterech zwycięzców może... wyjść tymi drzwiami chwały. A co, przegrani wpadną w dziurę chwały? Prawdopodobnie. Leap of faith! A więc, czy jesteście gotowi? Zaczynam walczyć na mój znak. No, daję Dex. Come at me, man. Zaczynamy! Ćwicz na Arena Grand Prix. Podłączam Megamena i Gatman Alpha. O kurcze, co ja zrobię? Ja zielonego pojęcia. Ja też nie. Te zapingi. To były najlepsze zapingi, które kiedykolwiek zrobiłem. Wtedy to sam wiedział. No wiedziałem, że mi się nie uda. Ups. Tak, to jest bezpieczniejsze. Dobra. Co? Nic. Musiałem się wyciszyć na chwilę. Aha. Widzę, że Gutsman trochę ograniczył ci pole manewru. Znowu. Nie zamierzasz przestawać. Don't stop me now! I'm having such a good time! Having a ball! Don't I'm having me. A roll! Don't stop me roll! I'm having such a good time!
Roll is having a ball. Dobra. Aj, gif. Zastanawiam. Gdzie? Jak dało się skin czas? A zapomniałem sobie wszystkie. Najlepsza to jest walka mojego szycia! Mojego też. Mówiliśmy. Czekaj, bo mogę chyba wtedy zabić. Oż! Bum! Fajnie. O, Y, Y? Nie, nie będzie klimatycznego zakończenia raczej. Chyba, że jakimś cudownego mi Longflow dojdzie. A się nie zapowiada. I mean, mogę. Nigdzie mi się nie śpieszy. Before... Nie, on dopiero w formie beta odpala zety. Whatever. Cheap tricks. Ale jak za push life, to jest takie... To jest taki... Gwarantowany. To jest overkill. W tym momencie. Zabawne, trzeba było go wziąć. A nie. Jeszcze mi narzekają, że wytaka nie wziąłem. Yes! 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 Nie, przegrałem! Czego się spodziewałeś? Jesteśmy w najlepszej czwórce, a tak zaraz poleci. Nie wiem, zawsze grywać, ale naprawdę jesteś dobry, Len. I zdobyć ten tytuł. Dzięki, będę walczył też dla ciebie, Rex. I have something to be fighting for. Ik! Pamiętam to, że ja jej wciąż walczę. Moje oczy! Nic nie widzę! Co się dzieje? Jesteś moja. Nie, panienko jaj! Doskonale. Zwycięstwo masz do Net Butlera Q. Nie! Magamanie, czy zwróciłeś uwagę, że było coś innego z tamtej masy? Aha. Coś mi tu nie gra z tym Net Butlerem Q. It must be the work of an enemy stand. Najlepsza czwórka została wybrana. Najlepszą czwórką są... ci uczestnicy. Blop. Blum. O, człowiek blum. Ryba, nie! Blum. O kurczę. Gratulacje! A więc... blokady na waszych extra folder zostały właśnie zniesione. Au. To jest głośne. Czas na półfinały. Od tej pory będziecie walczyć się swoimi własnymi folderami. Wyekwipujcie folder swojego własnego wyboru, zanim zaczną się półfinały. Teraz wejdźcie na most zwycięstwa i wyjdźcie na zewnątrz. Wsiądźcie na łódkę i wracajcie do stacji TV. Powodzenia! Dawajcie. Dobrze, skończyliśmy ten piekielny epizod. Ma to coś do wrzucenia Blackmon, nic mu nie pasuje. Blackmon jojo. A mi mapa typu P. Nie wiem, to bardzo za nas czego wrzucić. A mi mapa na przykład za nas Cuba? A za nas Cuba innego. Jojo, ale jojo też jest G. G. A nie chcę robić jeszcze większej dupy. Bubblemana mógłbym na opatego, ale to jeszcze nie ta wersja, żebym mógł się nie bawić. Mhm. Wychodzimy! Tak robię, się zastanawiali, po co była ta winda. A ten Gargulet nie był po to, żeby się do niego podłączyć, był do którejś misji, sobie. Do którejś z tych chyba internetowo-sekretariowych? Możliwe. Mi się wydaje. Okej, wracamy do stacji TV. Znajmy tu nie ma, czy na pewno możemy się dać sami? Powiedzieli nam, żeśmy się dali. Okej, idźmy więc.
Półfinały, nadchodzimy! No. Idzie całkiem nieźle, więc... Len, łódka odpływa. Ej, dopłynęliśmy. Bardzo dziwne. Dajcie, to co na jama. Uczestnicy powinni udać się do studia, jak tylko wysiądziecie z łódki. Ciao! Oj, ile on języka gada? Mega męcz ciało jest z angielskiego. Co, mam nowe ciałem Hikari. Ciao do cia. Stach! Oribita! Czy wziąłeś czoda? Znikał po opuszczeniu łódki. A półfinały zaraz się zaczną. Lecz mógłbyś proszę znaleźć dla mnie czoda? Mów, mogę. Co my jesteśmy? Jesteśmy bardziej czodowi od niego. Czodowi? Czodowi. Ach, ach, ach. Gdzie może być czod? W nerwie. O, sobie to wyjaśnię. I hate my dad. Co ty robisz, czod? Ekipeta widzenia na ciebie czeka. No ty jeżdżaj. Przeszkadzasz mi skoncentrowanie się. Co? Szedłem po ciebie, więc... No żebyś się nie spóźnił i... Tak? Można mi dziękować? Dobrze, omisaj tą walkę. Cokolwiek. Martwisz się o przeciwnika przed walką? Jak naiwny może być. Ej, nie martwię się o ciebie, jestem tu... Jestem tu tylko dlatego, że ktoś z TV prosi mnie, żeby cię znaleźć. Proszę, tę mowę. O, tu jesteś, Chod, proszę, pospiesz się. Do stacji telewizyjnej. Półfinały zaraz się zaczną. No, jak kobieta prosi, to od razu. Co jest z tobą? Wiesz co, wygram to. Nie przegram z tobą. Len, dlaczego właśnie chcesz wygrać ten turniej? Czemu? Bo się na niego zapisałem, dlatego. Argumentacja. A dlaczego się zapisałeś, bo chcę go wygrać? Logic chess. Defeated. Chod został zaorany. Jednym szybkim ruchem. Jak sobie pomyślę, kto ma ostatnie szachy w dwójce, to mnie coś trafia. Czyżby to był the best person in the game? Tak. Z takim samym powodem na pewno mnie nie wykonasz. Słabym? Kto niby jest słaby? I dlaczego ty walczysz w tym turnieju? Za co ty walczysz? What are you fighting for? Mój interes to nie twój biznes. Zjeżdżaj to. O co mu chodzi? Jakiego nie znoszę? Niby tak, ale to trochę inaczej niż zazwyczaj. Nie zwróciłem uwagi. Może wracać do studia, jeśli podpisz ten. Nypy. O nie! Spójrz na czas, Len, pronto! Pronto, pronto. Okej, chodźmy więc. Udajmy się na półfinały. Tak, czekaj na mnie, Chod. Pokażemy ci, kto jest słaby. I am strong because I have friends, because he has friends. I fight for my friends. You are my friend. Okay. O, Persona Q. Pokój z dwiema magatamami nie jest dostępny. Czyli chyba musisz odblokować pewne zamki. O, mega. To ciekawe. A ten się dziwi, że czasami wpada nosowe rzeczy. Bo to napadę się kończy. Witamy na pierwszych w historii półfinałach N1 Grand Prix. Grand Prix. Grand Prix. Grand Prix. Wielkie priki, Grand Prix. Trzydziestu dwóch elitarnych uczestników walczyło przez serię rygorystycznych eliminacji do... N1 Grand Prix. Najlepsza czwórka z nich stoi teraz przed wami. Teraz okaże się, kto zostanie pierwszym mistrzem N1. Jaj! Jej! Yippie! What? Kibice! Mega kibic!
O mój Boże! A więc teraz usłyszymy wypowiedzi każdego uczestnika. Pierwszy wypowie się Len. Dodałem tak daleko, więc zmierzam po tytuł. Teraz Tora. No tak jak zajrzałem się po uczestnikach, to ja się nie przejmuję. Wygadałem jakieś dziewczynki dla mnie. Jest jedyny, który może mi się przedstawić. O rany, jaka pewność siebie. Teraz komentarz od net wojownika Q. Przepraszam panie Q. Proszę, chociaż jedno słowo. W porządku. Q wydaje się być osobą czynów, nie słów. A więc nie możemy się czekać, aż nam pokażesz swój staw. Tak jest. I w końcu komentarz od Choda. Nie mam nic do powiedzenia. Będę walczył i biegam. To wszystko. Spokojne, jednak subtelnie prowokujące zdanie. A więc... zacznijmy pierwszą walkę półfinału. Ciekawe kto z nim, Teodatora. Pierwsza walka to... Len kontra Tora! Tora! Co? Może walczyć z tym dzieciakiem? Chciałem jeszcze z Chodem. I'm taking punk down. Taki fakt, co? Zachowam sobie tą walkę na finały. A jeszcze po sobie prawie z tym ciekiem. Że co? Ja ci pokażę. Dalej, Mega Man. Upokorzymy tego Freyra. Ale spokojnie, opanuj emocje. W walce tak, gdy da ci spokój, to raczej przegrywa walkę. Robić się bardziej. Jeżeli się uspokoisz, wygram bez problemu. Masz rację. Go fast. Spokojnie. Bez nerwów. Spójrzcie, nawigator pociesza go jak małe dziecko. A ta walka jest moja. Jakiego? Go fast. A więc Len Tora, proszę przejść na środkową scenę. Zacznijcie walkę na mój znak. M1 Grand Prix, półfinały. Programy bitewne ustawione i wykonać. Idź Mega Manie! Bierz go King Manie! Kurde, jak bym kiedyś już to widział. Nie są moje logiczne szachy. Boink. Plan B. O, się spodziewałem. To było dość szybkie. Właśnie, że mu dał jakikolwiek wybór. A to było głupie? Nie aż tak, a mi zniszczyłeś mi piona. Mogło być gorzej. To mi się tak nie przyda, to mi się i tak nie przyda. BOOM! Gdzie Black Bomb? Anti-damage. Ale będę próbował zachować bardziej jako defensywną opcję, chyba że będzie miał mało HP. Na razie dance! Ale muszę wam przyznać, że to jest takie wymagające. Okej, or... Okay,
No cóż. I co, Flashman, Flashman anti-damage i po robocie. Nawet szybciej. Doskonale. O! To się musiało tak kończyć. Chciej być fajnie. Cóż. Chciałem być miły, kulturalny. Odano się, Mega Man. Udajemy się do finału. Ej, Tora, i co teraz? Do. Len! Czy chcesz walczyć? Żartuję. Pokonałeś nieuczciwie ich. Całkowicie. Wiesz... Nie myślałem, że dojdę tak daleko. Przyjmiesz to, że się pokonałem, bo tak? Cóż, pokonałeś mnie dzisiaj, a następnym razem ci dorwę. Dobra. Rivalry intensifies. Okej, rozumiem. Będziemy walczyć kiedyś jeszcze raz. Idź wygrać ten tytuł. Jeżeli ci się uda, to moja przegrana nie będzie aż taka zła. Okej. Przeciwnicy na polu walki i przyjaciele w prawdziwym życiu. W czym? Co to jest życie? No, to jest bardzo dobre pytanie, szczególnie skierowane do mnie. W końcu nie mogę pokonać życia. Co za sportowa postawa. Zwycięzcą pierwszej półfinałowej walki jest Len. Teraz czas na bitwę numer 2. Walkę. Generic Ted Butler Q kontra Chod. Nie, on nie jest generic, nie? Okej. Proszę zająć miejsce na... w środkowej scenie. Ej, co, lepiej, żebyś to wygrał. Bo chcę być tym, kto cię pokona. Będę miał twoją głowę na talerzu. A? Jedno i drugie. Aha.